Znasz li ten kraj? Brzmiało w moniuszkowskiej pieśni. Znasz li to miasto? Chciałoby się powiedzieć, albo patrona swojej ulicy. Dzień dobry Państwu, witamy w piątek podczas przedłużonego świątecznego weekendu. Wczoraj odbyło się otwarcie wystawy. Wystawy niezwykłej, bo właśnie poświęconej patronom ulic w Opolu. Tym, którzy związani są z ruchem powstańczym, z trzecim powstaniem śląskim, bo przecież setna rocznica tego powstania mija, i tymi, którzy dla Opola odegrali znaczącą rolę w jego ostatniej historii, ostatnich 100 lat. A zatem bohaterowie tych ulic pokazywani są właśnie na tych planszach. Ta wystawa zorganizowana jest przez miasto wraz z Instytutem Śląskim. Będzie okazja ją przez wiele dni zobaczyć. Więc jeśli Państwo teraz wybierają się podczas tego przedłużonego weekendu w stronę ratusza, w okolice rynku, zobaczcie, popatrzcie, jaki był ten czas sprzed 100 lat. Kim byli bohaterowie ulic, przy których Państwo mieszkają. Ulica Stanisława Dubois, znana dokładnie młodzieży. Ta postać związana była także i z tym momentem w historii Powstania Śląskiego, czyli wysadzeniem mostu kolejowego przez grupę destrukcyjną Konrada Wawelberga. Niezwykle ważny moment, który odciął wtedy dostawy broni niemieckiej na Śląski. No, był jednym ze znaczących akcentów w historii trzeciego Powstania Śląskiego. No ale skoro mówimy o tej wystawie, to nie tylko ona jeszcze będzie nam towarzyszyć podczas tego weekendu. Mamy wiele wydarzeń kulturalnych, społecznych, sportowych, a zatem jeśli Państwo będą w okolicach rynku, będą mogli Państwo z niego wejść w inne miejsca Opola. Dzisiaj między innymi jeszcze odbędzie się roll party, odbędzie się koncert Kizo, będzie wieczorne bieganie na wyspie Bolko. Natomiast jutro, skoro o bieganiu mowa, to o 9:00 na wyspie Bolko rozpocznie się biało-czerwony park run. To kolejna z tych imprez związanych ze Świętem Niepodległości, które to wczoraj Opole tak hucznie obchodziło. Ale między innymi jutro także w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Opolu spotkanie z Markiem Zmysłowskim w Miejskiej Bibliotece Publicznej. W niedzielę wystawa Nie nawijaj w Muzeum Polskiej Piosenki, poranki, spektakle, wystawy i w ramach 30 lat Instytutu Twórczej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie spotkanie z Arkadiuszem Golą. To oczywiście tylko część tych wydarzeń, jak mówiłem, które związane są ze Świętem Niepodległości, które Opole tak hucznie obchodziło. Jeśli Państwo będziecie mieli chwilę na to, żeby przejść się po polskim rynku, to na pewno warto będzie zwrócić uwagę na tę wystawę, która nam będzie tutaj towarzyszyć. Miłego dnia!